Co czeka Polskę w 2025 roku? Wykonane zostało 6 czerwca 2023. Wprowadzone może zostać euro w Polsce. Zmienić się może waluta lub coś ważnego wydarzy się z monetą w Polsce. Pierwsza połowa 2025 roku zwiastuje wielką współpracę przy budowie czegoś lub w związku z odbudową lub pewną umową między dwojgiem krajów, dzięki czemu Polska sporo zyska. Kolejna wizja. Wielkie wydarzenie z udziałem Polski oraz wielu krajów europejskich. Nowy prezydent przypodoba się Europie oraz zostanie ciepło przyjęty, odwracając przeszłość oraz przeszłe postrzeganie wizerunku Polski. Wielkie wydarzenie odbędzie się we Francji. To już kolejna jest wizja. Wielkie wydarzenie odbędzie się we Francji, jakby uroczystość na zamku. Kościół również był widoczny. Umowa, zawarcie jakiegoś dekretu lub pisma poprzez pismo i Polska będzie brała w tym czynny udział. Kolejna. I to bardzo silna była tutaj, akcentuję, bardzo silna. Wypadek nad polskim niebem. Katastrofa lub awaria samolotu. Kolejne. Nowa droga wyznaczy w Polsce nowy kierunek, jakby również w podróżowaniu lub zniesieniu wiz dla Polski i Polaków przez jakiś kraj w świecie. Tu dokładnie jaki nie widziałem. Nie widziałem tutaj dokładnie, o jaki tu chodziło. Co dalej? Polepszą się warunki Polaków względem cen oraz zarobków w okolicach drugiej połowy 2025 roku za sprawą ważnych inwestycji płynących z zachodu i północy Europy. Sytuacja w samej Polsce, a w stosunku do wydarzeń w świecie, układała się będzie wyśmienicie. Okres ubóstwa w Polsce jakby będzie miał się ku końcowi w stosunku do innych krajów europejskich. Jednak ten okres ubóstwa, tak, ta inflacja, tutaj bardziej zazębienie było, chodziło o rok, o drugą połowę 2025 roku. Co dalej? I tu ciekawe. Dostrzegam powroty silne z emigracji oraz samą migrację do naszego kraju z innych państw. Gospodarka w Polsce odżyje. Odżyje i prawdopodobnie tutaj karty mi ukazywały, że zanotuje historyczny dochód albo przychód może w skali 2025 roku. Wzrost zarobków i podniesienie standardów życia dla społeczeństwa w Polsce. W okolicach letnich, to już kolejne, nastąpi dymisja oraz ustanowienie nowego ministra finansów. Dług publiczny zostaje spłacony lub umorzony względem naszego kraju przez jakieś państwo. I kolejne, co mi się silnie powtarzało, to może być wydarzenie, które gdzieś się zapisze w Polsce. Może nie w sposób taki czysty, jasny, taki pozytywny. Śmierć w powietrzu spotka się nad wodą lub u bram wielkiej wody, morza, jakby na północy Polski. Północ Polska, gdzieś blisko morza, jakiegoś zbiornika z wodą. Może to być jezioro. Ogólnie rok 2025 dla Polski ma być z tego rozkładu części drugiej rokiem obfitości. Poniżej w linku w opisie znajdziecie odnośnik
do roku 2025, części pierwszej. Gdybyście chcieli uzupełnić tą wizję, przyznam osobiście, że nie pamiętam, co było przekazywane w tamtym okresie czasu. Co dalej? Nowe przyjaźnie z Polską będą procentowały w dziedzinie gospodarki oraz energetyki na przyszłość. Czyli rok 2025 ma być rokiem wyjściowym dla Polski i w Europie naprawdę staniemy się o wiele silniejszym krajem, aniżeli jesteśmy dotychczas, co jest bardzo optymistyczne. Co dalej? Ostatnia wizja z rozkładu wykonanego 6 czerwca 2023. Polacy odniosą również sukcesy na polu nauki oraz sportu. Tak, sportu, odbudowując na nowo zaufanie społeczeństwa i narodu polskiego do pewnej dyscypliny w Polsce. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam z pięknego terenu Puszczy Noteckiej. Akurat to jest mały wycinek. Zapraszam serdecznie.